Jak wiadomo, w kasku nikomu do twarzy nie jest. Mi też, jak to mówi jeden mój kolega, wtedy wyglądam, jak miał na głowie orzech. Każdy orzech jak może. Marcin, pozdrawiam. Siemano wszystkim, z tej strony Luki. Kto mnie zna, wie, że jestem strasznym zajawkowiczem. I jak wpadnie mi do głowy jakiś pomysł, to już po mnie. Jestem przegrany. I tak się stało tym razem. Zajawiłem się na coś, co nazywa się One Wheel. Jest to deska z jednym kółkiem od Gokarda, która zapierdziela coś koło 30 na godzinę. No więc długo nie myśląc, przegrzebałem internety i znalazłem, że dystrybutorem tej deski na Polskę jest King of Wake. Zadzwoniłem tam, porozmawiałem z przemiłym gościem imieniu Artur, który jeszcze bardziej nastawił mnie na tą deskę. Jestem strasznie zajarany, za jakieś 2 godziny ta deska będzie już u mnie w pracy. Trzeba będzie rozpakować i popróbować swoich sił. One Wheel Plus XR. No więc w pudełku dostałem z King of Wake kilka broszurek, co mają w sklepie za ofertę. Na pewno przeglądnę, obym się nie zajawił więcej, bo mnie moja dziewczyna zabije, że za dużo pieniędzy wydaje. Chociaż to i tak był prezent od niej. Lulek, dziękuję. I teraz przechodzimy do najważniejszej rzeczy, do odpakowania mojego nowego One Wheela. Instrukcja obsługi. Niepotrzebna. Taram! Patrzcie na to. Przekozak. Przekocur. W pudełku mamy również ładowarkę. Kabel do ładowarki. Jakieś wizytówki. I jeszcze jeden kabel do ładowarki. Ten jest amerykański. Wtyczka USA. Ten jest europejski. Tak wygląda moja nowa decha. Nie należy do lekkiej. Jeszcze nie wiem, jak się na niej jeździ. Najpierw trzeba ją zsynchronizować z aplikacją, jak wszystko w dzisiejszych czasach. Więc ściągam właśnie aplikację One Wheel. Nie wiem, ile procent baterii ma, czy jest już naładowana i mogę próbować, czy jeszcze nie. Pewnie dopiero jak się połączę z aplikacją, to będę wiedział. Jestem super podjarany. Zasięg deski to około 30 km, prędkość około 30 km, chociaż już widziałem, że jest jeden koleś chyba z Łodzi. I tam widziałem, bo mu prześwietliłem profil, że rozpędził ją do 38 na godzinę. Jak to oglądasz, pozdrawiam. Myślę, że jakiś czas pobije twój rekord, dojdę może do 39, nie wiem, zobaczę, jak się nie zabije.
Albert zapierdalał na stół, Albert zapierdalał. Po osiągnięciu aplikacji i połączeniu z deską okazało się, że mam tylko 30% baterii, więc zanim cokolwiek na niej zrobię, naładuję ją do pełna. Z gadżetów deska ma jeszcze światełko z tyłu, światełko z przodu. Te światełka się zmieniają z czerwonego na niebieskie. W zależności od kąta pochylenia, czy jedziemy do przodu, czy do tyłu, co jest fajne. Pierwsze wrażenia za jakąś godzinę, jak ją naładuję. Deska się ładuje, ja na szybko prześwietliłem sobie aplikację, co tam mamy, więc fajny bajer, bo oprócz tego, że pokazuje nam, ile procent baterii już mamy, to pokazuje nam też czas, ile pozostało do pełnego naładowania, czyli jeszcze godzinę muszę poczekać. Dobra, pierwsza próba One Wheel. Yep. Jazda i hamowanie ok. Jeszcze tylko muszę dobrze opanować skręcanie i będzie git. Po przejechaniu pierwszych 100-200 km zrobię lepszy filmik, co to naprawdę potrafi. Dziś było tylko zapoznanie się ze sprzętem. Po pierwszych 10 minutach co mogę powiedzieć? Zajebista zabawka, mega frajda. Już raz strach w oczach miałem wielki, bo prawie się wyjebałem. Wielkie dzięki dla King of Wake przez szybką wysyłkę. Kupiłem w sobotę, wysłali w poniedziałek, jest wtorek rano, już to mam. No to tyle na dziś. Ja idę testować dalej, uczyć się dalej, bo mam zamiar naprawdę zapierdalać na tym około 38-40 na godzinę, jak ten chłopak tam z Łodzi. Pozdrawiam wszystkich, zasubskrybujcie mój kanał i do następnego wideo. Cześć. Yep. Nie włączyła się, chyba zepsuła się. Poczekaj. Dwa razy musisz puknąć? Nie. Aj, Luki, ty się zepsułeś. Naładowało się, zesrało i nie działa. Poczekaj. Czekam. Co masz zrobić? Złapać balon. Minik, pocinaj, jak się to zasuwa, to zepsuło się. Włącz, drugi. Nie włączyłem. No mówię.